Komunikacja jest coś, co jest fascynujący temat, bo to jest ogromne spektrum wiedzy, które naprawdę pozwala zrobić kolosalną różnicę w pracy trenera. Możesz być słabszy pod względem, nie wiem, wiedzy technicznej, wiedzy techniczno-taktycznej, ale jeśli stracisz na komunikacji, to twoja najlepsza wiedza merytoryczna, czy ta pod względem technicznym, umiejętności technicznych, techniczno-taktycznych ma drugorzędne znaczenie. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Nazywam się Piotr Siekierski, a to jest kolejny już tuż przedświąteczny podcast Volley Time. Dzisiaj naszym gościem jest twórca wielkich sukcesów Arteko Resowi Rzeszów, a także były trener Ślepska Amolow Suwałki, pan Andrzej Kowal. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Trenerze, 17 stycznia dokładnie minie rok czasu, odkąd przestał pan pełnić funkcję trenera Ślepska Amolow Suwałki. Chciałem się dopytać, co się takiego działo przez ten rok w pana życiu? Czym się pan zajmował? To znaczy, po odejściu z Suwałk, tak naprawdę pierwsze te miesiące poświęciłem na leczenie kontuzji, jaką nabyłem w trakcie pracy w Suwałkach, a mianowicie naderwania ścięgna Achillesa. I była to o tyle bolesna kontuzja i doskwierająca pracy, że no dość mocno ten ostatni okres w Suwałkach byłem ograniczony. Pierwszą taką diagnozę, jaką dostałem od lekarza w Suwałkach, to była natychmiastowa operacja, natomiast Wojtek Winnik załatwił mi, prezes Ślepska Amolow załatwił mi konsultację u doktora Koryszewskiego w Białymstoku, notabene bardzo dobrego doktora, ale pierwsza diagnoza czy taka wspólna rozmowa była o tym, aby leczyć to zachowawczo, więc ponad 2 miesiące ostrzykiwaliśmy tego Achillesa, nie przyniosło to niestety żadnego skutku i tak naprawdę dopiero na przełomie lutego i marca musiałem się podjąć operacji. No, operacja wydłużyła znowu ten czas powrotu do zdrowia i tak naprawdę kulę odrzuciłem prawdopodobnie, z tego co już w tej chwili pamiętam, około czerwca. Później przyszedł ten okres rehabilitacji i dojścia do takiej sprawności, więc tak naprawdę normalnie zacząłem funkcjonować gdzieś na przełomie lipca i sierpnia. Natomiast pod koniec sierpnia wyjechałem do Stanów Zjednoczonych i tam przebywałem ten ostatnie 3 miesiące, no, trochę podróżując, trochę spędzając czas u syna, trochę u rodziny, trochę w Nowym Jorku, na Florydzie, w Pensylwanii, więc ponieważ ja dość często te Stany Zjednoczone odwiedzam, lubię tam przebywać, więc mając ten akurat wolny czas, to poświęciłem go na pobyt w Stanach Zjednoczonych i tak naprawdę do Polski wróciłem 1 grudnia. O, to faktycznie zleciało. A czy może pan już zapewnić, że wszystko jest w porządku z nogą i jest pan już w pełni sprawny? Może pan... Tak, już funkcjonuje normalnie. Oczywiście już raczej na siatkówkę się nie dam namówić, bo tak jak mi powiedział kiedyś mój jeden z pierwszych trenerów, pan trener Orlikowski, który prowadził mnie w reprezentacji młodzieżowej, to są nadmierne kontuzje i dziwi się, że w ogóle ja, grając kiedyś profesjonalnie w siatkówkę, dałem się namówić po dłuższym przerwie na grę ponownie w siatkówkę. I właśnie te urazy są z braku takiej trochę odpowiedzialności, bo wydaje się, że bo głowa chce, natomiast organizm już niestety nie może. Niestety tak jest. Ja być może nie będę najlepszym przykładem, ale faktycznie kiedyś zdarzało się trenować 4-5 razy
tygodniu, natomiast w tej chwili, kiedy człowiek idzie raz w tygodniu, to następnego dnia czuje się, jakby go za przeproszeniem z krzyża zdjęto i po prostu każda komórka ciała jest obolała. Ale trenerze, zostawmy to. A jak wyglądał rok Andrzeja Kowala, ten rok przerwy od siatkówki, właśnie jeżeli chodzi o siatkówkę? Czy brał pan być może udział w jakichś szkoleniach, czy kursokonferencjach, które poszerzałyby jeszcze bardziej pańską wiedzę o tej dyscyplinie? No, niestety nie i ubolewam nad tym. Gdybym miał problem zdrowotny, nie wiem, z ręką, gdybym mógł normalnie funkcjonować, chodzić, na pewno ten mój czas wyglądałby troszeczkę inaczej. Natomiast no, kiedy jest człowiek ograniczony i porusza się o kulach, czy musi dojść do sprawności, to ciężko takie dodatkowe rzeczy. No, jedynie na co był czas, to poczytać jakichś fajnych książek. Pooglądać dużo nowości, może z internetu, ale jeśli chodzi o takie stricte konferencje, jakie wcześniej brałem udział, czy te przy okazji rozgrywek NCAA w Stanach Zjednoczonych, tego w tym roku nie było. Jedynie co, będąc w Stanach, tam odwiedzałem syna na uniwersytecie, więc podglądałem treningi czy mecze sparingowe, które grali z reprezentacją chyba U21 Niemiec, ale tak, żeby zajmować się stricte siatkówką, to nie. No, oprócz tego, że oglądałem też nie wszystkie mecze, ale część spotkań na plusligowych i rozgrywek tych pierwszych ligi też, mając dużo czasu, udało mi się oglądać. Rozumiem, a czy udało się panu wyłowić jakąś perełkę w Stanach Zjednoczonych? Ktoś zwrócił swoją uwagę? To znaczy, rozgrywki w tej pierwszej dywizji NCAA zaczynają się, mówię o to rozgrywkach męskich, zaczynają się Męskich. dopiero w styczniu. I tam Okej. Okay. sezon rozgrywkowy trwa od stycznia do maja. W pierwszy weekend maja są finały NCAA. W tym roku będą Waszyngton, tutaj DC, więc blisko Nowego Jorku. Natomiast w grudniu to są finały kobiet i te dziewczyny zaczynają znowu rozgrywki od sierpnia, tak naprawdę do grudnia. Tak to jest ułożony kalendarz tych rozgrywek NCAA i ten okres, gdzie studenci zaczynają, powiedzmy, naukę w sierpniu, to ten okres od sierpnia aż do grudnia poświęcony jest przede wszystkim na pracę nad techniką indywidualną, nad wprowadzaniem jakichś tam umiejętności taktycznych w zespołach, bo te rotacje także są. Więc to jest dość no, długi okres przygotowawczy, jak mówimy o takich rozgrywkach. Rozumiem. Panie trenerze, znany niegdyś piłkarz, obecnie trener Ole Gunnar Solskjær powiedział w niedawnym wywiadzie coś takiego, że obejrzał wszystkie 168 spotkań Manchesteru United, które miał przyjemność prowadzić jako trener i przeanalizował swoje błędy. Chciałem zapytać, czy pan ma coś takiego, że lubi analizować to, co się wydarzyło w latach poprzednich, właśnie po to, żeby stawać się coraz lepszym trenerem. Czy była jakaś forma analizy tego, co się wydarzyło w Suwałkach? Oczywiście, oczywiście. Ja przecież kończąc pracę, czy zaczynając pracę gdziekolwiek, no to musisz być do danej roli przygotowany. Natomiast jeśli pracę kończysz, to także kończysz na podstawie pewnych sytuacji, które się wydarzyły. Więc pozostawienie tego i nie przeanalizowanie sobie danych sytuacji byłoby dużym błędem. A to takie trudne sytuacje, to przecież to są normalne, że występują i mądrość człowieka polega na tym, aby nie popełniać drugi raz tych samych błędów. Chociaż żeby nie popełnić drugi raz tego samego błędu, no, trzeba mieć jakieś doświadczenie, dlatego że jeśli podejmiesz jedną złą decyzję, czy inaczej, podejmiesz jedną decyzję, która nie przyniesie efektu, nie możesz z góry zakładać, że to była błędna decyzja. Wnioski możesz wyciągać na podstawie iluś tam, powiedzmy, działań, które nie przyniosły efektu. Dlatego należy analizować i myślę, że wszyscy mądrzy trenerzy to robią, więc ja także patrzę na tą sytuację tego ostatniego sezonu z wielu perspektyw i
Widzę, gdzie ja popełniłem błędy, co powinienem inaczej zrobić. To gdybym tego nie zrobił, to bym tylko skrzywdził sam siebie. To nie o to w tym wszystkim chodzi. A czy może się pan podzielić swoimi refleksjami? Co A zagrało? myślę, że wynik działań naszych w tym sezonie i działań ogólnie w klubach jest jeden. Zależy od planowania. Jak sobie zaplanujesz pewien okres czy pewien sezon, takie będziesz miał tego efekty. Z mojej perspektywy na pewno ten okres transferowy, który ja sobie założyłem, nie do końca nam się zrealizował. Ja już tutaj akurat nie będę wchodził w szczegóły, bo musiałbym wymieniać rzeczy, o których nie chcę mówić, jak to wyglądało, pretraktacje z zawodnikami, dlaczego przyszedł ten zawodnik, a nie inny, kogo ja miałem na myśli. Na pewno moja perspektywa była troszeczkę inna, z innego składu. Druga rzecz, na pewno z perspektywy czasu uważam, że moim błędem było odpuszczenie Marcina Walińskiego, który nie miał może bardzo skutecznego sezonu, ale był bardzo ważną postacią w zespole i analizując sobie takiego może nie tyle lidera zespołu, ale zawodnika, który jest odpowiedzialny za ten zespół, który jest ogromnym przykładem pracowitości, stabilności w zespole, to na pewno w tym ostatnim moim sezonie tego brakło. I tych działań było kilka. Na pewno komunikacja, nie tylko już chodzi mi tutaj o sztab trenerski, ale o zawodników, między zawodnikami a mną, między mną a prezesem. Komunikacja jest coś, co jest fascynujący temat, bo to jest ogromne spektrum wiedzy, które naprawdę pozwala zrobić kolosalną różnicę w pracy trenera. Możesz być słabszy pod względem, nie wiem, wiedzy technicznej, wiedzy techniczno-taktycznej, ale jeśli stracisz na komunikacji, to twoja najlepsza wiedza merytoryczna, czy ta pod względem technicznym, umiejętności technicznych, techniczno-taktycznych ma drugorzędne znaczenie. Więc oceniając ten ostatni sezon, na pewno wiem, gdzie ja popełniłem błędy, ale to też była taka sytuacja, gdzie miałem dużo takich jeszcze przed sezonem, czy właśnie w tym okresie transferowym, miałem dużo takich informacji, które dawały mi do mojego rozumu taki bodziec, że nie powinienem zostać na trzeci jednak sezon w Suwałkach, ale troszeczkę jak to trener kierowałem się trochę sercem, nie rozumem. I takie poniosłem konsekwencje. Myślę, że to jest też doświadczenie, no, moje, bo akurat jeśli chodzi o generalnie o spektrum takie szerokie pracy w klubie, czy o ludzi, którzy tam pracują, sponsorów, to są bardzo ambitni ludzie, przed którymi jest jeszcze ogromna praca do wykonania, aby klub był w pełni profesjonalny. Natomiast ci ludzie robią progres i to jest najważniejsze. Oni się cieszą siatkówką. Ja także, pomimo tego, że odszedłem stamtąd w tym trzecim sezonie, życzę im wszystkiego najlepszego i powodzenia, bo to jest świetne miejsce do tego, aby pracować. Są ogromne możliwości do tego, aby pracować i aby ta siatkówka w Suwałkach była na lepszym poziomie. Ten progres, o którym pan trener raczył wspomnieć, ma w tej chwili odzwierciedlenie swoje w tabeli, bo zajmuje obecnie szóste miejsce, tak, co jest naprawdę rewelacyjnym wynikiem. Do tego na pewno wrócimy za momencik. Ja jeszcze chciałem ostatnie pytanie zadać dotyczące pana osoby. Chciałem dopytać, w jakim miejscu w karierze trenerskiej się pan obecnie znajduje? Czy jest pan gotowy podjąć kolejne wyzwanie w Tak, oczywiście. Ja tak sobie założyłem, że po powrocie ze Stanów będę spokojnie się przyglądał sytuacji i będę chciał od nowego sezonu podjąć kolejną pracę. Myślę, że gdyby nie sytuacja związana tutaj z tą moją kontuzją, pewnie już bym gdzieś pracował, bo te oferty, nawet które były, nie było może ich nie wiadomo jak duże, ale były na tyle konkretne, że tą pracę mogłem podjąć. Więc mam nadzieję, że w kolejnym sezonie będzie taka możliwość.
Bo to jest coś, co nadaje sens życia człowiekowi, który się uczył i kształcił się w tym kierunku. Jasne. A czy był pan łaskawy zdradzić, jakie to były oferty? Czy to były oferty zagraniczne, to były oferty z Plus Ligi, pierwszej ligi? Tak jak było wspomniane, akurat chodziło o te trzy, i z Plus Ligi, i z pierwszej ligi, O proszę. i była sytuacja z klubu zagranicznego. Natomiast, tak jak mówię, żeby podjąć się pracy, trzeba być do tego przede wszystkim przekonany w 100%, a z mojej perspektywy po prostu trzeba być zdrowym, bo tak jak po tej mojej kontuzji. Pierwsze, co to powiedziałem Wojtkowi, Winnikowi, prezesowi, że po prostu nie jestem w stanie, żebym miał świadomość tego, że ja już nie jestem w stanie na 100% pracować, dlatego że moja praca ograniczała się już do przekazu takiego informacji przez drugiego trenera, czyli już ta komunikacja tym bardziej była zaburzona. Więc żeby dobrze się komunikować z zespołem, żeby był bezpośredni przekaz, trzeba być w pełni zdrowym i świadomym swoich decyzji. Rozumiem. Dziękuję, panie trenerze. Panie trenerze, czy podoba się panu 16-zespołowa Plus Liga? Ja myślę, że odpowiadając krótko, nie. Ale tutaj taki ma dwa końce i ten punkt widzenia z tej perspektywy zależy od punktu siedzenia. Są ludzie, którzy zdecydowali o tym, żeby dopuścić zespół z Lwowa do Plus Ligi. Tak naprawdę to decydują przecież prezesi, no bo są udziałowcami. Natomiast z perspektywy zawodników, którzy grają w reprezentacjach, jest to ogromne wyzwanie, dlatego że proces treningowy to nie tylko intensywna praca na treningu pod względem objętości, intensywności, ale to także regeneracja, której niestety nie ma. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że zawodnicy muszą mieć tą regenerację, to skracamy proces treningowy, a proces treningowy jest kluczem do tego, aby wypracować odpowiednią formę sportową. Więc to jedno nakłada się na drugie. Zwiększenie tych rozgrywek o kolejne cztery spotkania, w którym gdzie zasadniczo i teoretycznie na przestrzeni tych kilku miesięcy można się wydawać, że to nie ma znaczenia, ale to jednak ma znaczenie. Ja myślę, że ci, którzy grają w reprezentacji, na pewno są dużo bardziej obciążeni. Natomiast druga rzecz jest jeszcze tego typu, która jest dość istotnym elementem w tej całej układance, że zmniejsza się ilość tak naprawdę pracy na treningu, że kosztem rozgrywek i tej regeneracji, odpoczynku poświęcamy ten proces treningowy, który bardzo ważny jest szczególnie wśród zawodników, czy dla zawodników, którzy grają mniej albo którzy są młodsi, którzy potrzebują więcej pracy, szczególnie w elementach prawy techniki. A zawodnicy, którzy grają w reprezentacjach, to są zawodnicy w większości już ukształtowani technicznie. I trener, pracując, na mnie mówię tutaj ze swojej perspektywy, pracując wcześniej z zawodnikami, z reprezentacyjnymi, w bardzo małym stopniu koncentruje się trener na jakiejkolwiek poprawie jego techniki, bo on już tą technikę tego zawodnika na odpowiednim poziomie, my w bardzo małym procencie jesteśmy w stanie poprawić jego umiejętność techniczną. Bardziej pracuje się tutaj nad przygotowaniem fizycznym, nad budowaniem pewności siebie tego zawodnika, czyli nad budowaniem tego rytmu grania. Ale to jest, tak jak mówię, kosztem ta intensywność tych spotkań, to jest kosztem tego procesu treningowego. Szczególnie mówię tutaj, mam na myśli tych młodych zawodników. Natomiast porównując to do tych zawodowych rozgrywek NBA, NHL czy tych innych amerykańskich baseballu, tych spotkań jest ogromna ilość i ci zawodnicy też funkcjonują. Oczywiście no są bardzo mocno do tego przygotowani i oni znowu nie występują też w tym okresie wakacyjnym. A tutaj ci reprezentanci, tak naprawdę no, ten system rozgrywek FIVB czy tej Europejskiej Federacji jest tak intensywny, że ci zawodnicy naprawdę nie mają kiedy odpocząć i warto nad tym myśleć, bo to pierwsza rzecz, która się potem pojawia, to są mikrourazy, które przeradzają się w poważniejsze kontuzje. Rozumiem. A czy widzi Pan jakieś zalety tej poszerzonej wersji Plus Ligi? To znaczy, jeśli zespół pokroju Jastrzębia, który ma bardzo szeroki skład,
dla takiego zespołu, który jest w stanie rotować składem, jest to idealna sprawa. Raz zyskuje na tym, że w spotkaniach może sobie pozwolić na grę drugą szóstką, która tak naprawdę występuje na boisku i jej poziom sportowy nie odbiega zbytnio od pierwszej szóstki, teoretycznie pierwszej szóstki, więc jest to ogromny handicap dla trenera i ci zawodnicy z szerokiego składu korzystają. Natomiast jeśli chodzi o inne zespoły, zawodnicy, którzy nie mieli możliwości w poprzednich sezonach gdzieś tam regularnie grać w szóstce, a trafiają do zespołów, gdzie no, trener na nich stawia, więc nagle wpadają w bardzo duży rytm meczowy. To też jest dobre, jeśli chodzi o rozwój, ale jest to pewien, powiedzmy, czynnik, nie jest to czynnik decydujący o rozwoju danego zawodnika. Ale tak jak mówię, najważniejsza i tak w tym wszystkim jest gra, bo trening to jest jedno, ale wszyscy koncentrujemy się na tym, aby jak najlepiej grać. Zgadza się. No, na ten moment bilansem plus ligi takim negatywnym jest na pewno to, że Zaksa nie pojechała na klubowe Mistrzostwa Świata i mamy prawie 50 urazów, co jest no, zatrważającą liczbą jednak, jak spojrzymy na to, że mamy dopiero koniec pierwszej rundy. No tak. Tutaj tych urazów troszeczkę, ale tych urazów było w każdym sezonie i tak jak mówię, zespoły, które, chociaż może tutaj wyjątkiem, miałem podać przykład ostatnich lat, ale Zaksa jednak była wyjątkiem, dlatego że dość w ostatnich latach miała dość stabilną szóstkę i tych urazów naprawdę miała niewiele, choć w tym sezonie, gdzie przegrała mistrzostwo, na pewno skumulowało im się to zmęczenie i te urazy, ale generalnie wytrzymywali trudy tego sezonu. Natomiast no, w większości zespołów te urazy są no, dość częste i dlatego tak ważny jest tutaj ten proces treningowy i tak ważna jest tutaj ta regeneracja i ogromna wiedza, potrzebna wiedza merytoryczna i trenera i trenera od przygotowania przede wszystkim fizycznego, który musi cały czas czuwać nad tym procesem. Wspomniał Pan już o zespole z Lwowa w PlusLidze. Chciałem troszeczkę rozszerzyć to pytanie, czy podobało się Panu. Sam pomysł powstał już dużo wcześniej, natomiast no, nie ukrywam, że zespół z Lwowa awansował kosztem zespołu z pierwszej ligi, który sportowo nie był w stanie no, wywalczyć sobie takiej promocji. No i czy pana zdaniem to jest dobry proces, czy raczej nie? Czy powinni sportowo wejść przez pierwszą ligę do Ekstraklasy, czyli do PlusLigi? Ja odpowiem bardzo krótko i niestety w tej odpowiedzi nie będę obiektywny, dlatego że prezes Oleg Baran jest moim bardzo dobrym przyjacielem i nie chciałbym mówić coś, co mu zaszkodzi. Okej, dobrze. Zostawmy to w takim razie. Jak pan reaguje na informacje o tym, że zawodnicy nie mogą się wypowiadać negatywnie na temat działań PlusLigi pod groźbą kary? Bo takie sytuacje w tej chwili takie sytuacje mają miejsce, że zawodnicy podpisują pewnego rodzaju lojalki, dzięki którym no, knebluje się im usta. I pytanie moje jest takie, czy to jest krok w dobrą stronę, bo To wydaje mi się, że kneblowanie ust nigdy nikomu na dobre nie wyszło. tak, to będzie odwieczny spór, w którą stronę iść. Wrócę jeszcze raz do przykładu NBA na przykład. Tamte role, zasady wypowiadania są bardzo, bardzo rygorystycznie określone i zawodnicy z tym nie mają problemu. Jak się ubierać, jak się wypowiadać. Proszę mi wierzyć, że oni zarabiają ogromne pieniądze i w tym wszystkim nie koncentrują się aż tak mocno na tym. Oczywiście tam też są kary. Ja mówię z perspektywy takiego profesjonalnego zawodnika, który funkcjonuje w pewnej organizacji, ale jego najważniejszą rzeczą jest grać jak najlepiej w koszykówkę. Gdybyśmy przenieśli tutaj na nasz grunt, my nie mamy z tym doświadczenia, więc, bo PlusLiga wbrew pozorom nie jest organizacją, która trwa bardzo długo. Na pewno każdego roku gdzieś tam budujemy tą wartość tej PlusLigi, budujemy jakość tej PlusLigi
I pewnie takie rzeczy są warte na tym, aby udziałowcy dyskutowali. A jeszcze raz wracam do tych poprzednich wypowiedzi. Udziałowcami są prezesi klubów i to oni tak naprawdę powinni decydować, czy zawodnik się może na tym wypowiedzieć, czy nie. Oczywiście nikt nie jest zadowolony, jeśli będziesz krytykował organizację, dzięki której zarabiasz pieniądze. Więc zawsze to będzie. To przechylanie tej szali raz na jedną, raz na drugą stronę. Oczywiście to też nie jest dobre, aby nie można było nic powiedzieć. No, to jest tak jak usłyszeliśmy, no, byłoby to w jakiś sposób kneblowanie ust, ale myślę, że to prezesi klubów powinni wypracować konsensus, w jakim kierunku podążać i co można i ile można powiedzieć, jeśli chodzi o rzeczy, z którymi my się nie zgadzamy, ale właśnie im mniej takich rzeczy będzie, które będą kontrowersyjne, tym będzie łatwiej, będą prostsze rozwiązania. Zgadza się. Panie trenerze, trzech szkoleniowców straciło pracę podczas tej pierwszej rundy i chciałem zapytać, czy któryś z klubów zdążył się już z panem skontaktować? Nie, nie. Ja myślę, że akurat, bo mając na przykład Radom, Warszawa i trzeci to jest Bielsko, w tych trzech klubach trenerami zostali asystenci. I ma to naprawdę duży sens, dlatego że ja jestem bardzo dużym zwolennikiem takiej ciągłości pracy. Moja pierwsza praca w Asekoresowi była też spowodowana odejściem Lubo Trawicy, przy którym ja terminowałem 2 czy 3 lata, 3 lata. I to był idealny pomysł, dlatego że trener, czy asystent trenera, który jest przy zespole, poznaje ten zespół, on najlepiej wie, co w tym zespole funkcjonuje lepiej, a co funkcjonuje gorzej, co z perspektywy innego człowieka można poprawić, a co nie. Bardzo podobną sposób przedtem prowadzenia mieli Amerykanie, jeśli chodzi o reprezentację. W większości sytuacji przejmował asystent, który pracował z zespołem narodowym, nie wiem, 4 lata. Teraz akurat mając na myśli reprezentację męską, Sperą jest kolejną kadencję, więc ale przedtem, gdzie Sperą też przejmował po poprzednim trenerze. Po cyklu olimpijskim ten trener wchodził z ogromną wiedzą i dużo łatwiej jest wystartować takiemu trenerowi wbrew pozorom niż człowiekowi, który przychodzi z zewnątrz. Oczywiście jest to jeden tylko i wyłącznie czynnik, natomiast drugi czynnik to jest czynnik wiedzy. Czy ty masz pomysł na to, jak zareagować, aby ten zespół zaczął grać lepiej? Bo czasami może być sytuacja taka, że trener, który odchodzi, wykorzystał maksymalny potencjał zespołu i naprawdę niewiele już można poprawić z danym zespołem, więc to trzeba wiedzieć, a najlepiej to wie zawodnik, inaczej, a najlepiej to wie osoba, która jest wewnątrz grupy czy wewnątrz klubu, więc ja uważam, że akurat podjęcie decyzji o tym, aby asystenci, no w przypadku Pawła Wojckiego to może nie asystent, bo no to jest zupełnie inna sytuacja, bo to jest taka chyba pierwsza sytuacja, z którą ja się spotkałem, gdzie zawodnik w trakcie sezonu, będąc pierwszym rozgrywającym, nagle rezygnuje z gry i przechodzi na stanowisko trenera. No to jest, powiem tak bardzo delikatnie, no to decyzja jest, no ja bym się pewnie na taką decyzję, będąc prezesem klubu, nigdy nie zdecydował. Bo jeśli rezygnuję z mózgu zespołu, z zawodnika, który jest pierwszym rozgrywającym, obciążam drugiego rozgrywającego odpowiedzialnością, chyba że są pewni już, że się utrzymali, więc to jest też druga sprawa. No, sądząc po tym, co na ten moment pokazuje Bielsko, myślę, że no, mogli tak sądzić, chociaż z drugiej strony to jest na tyle nieprzewidywalne, że dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. I z tym się chyba No. pan też zgodzi. To jest tak naprawdę w rundzie zasadniczej jeszcze 15 spotkań. Zgadza się. Wspomniał pan o tym na początku naszej rozmowy, że zdarzało się panu oglądać te mecze ligowe i chciałem dopytać, jak
Jak oceniłby pan poziom ligowy po tym ciężkim sezonie reprezentacyjnym? Teraz ta pierwsza runda rozegrana naprawdę w ekspresowym tempie. Czy podobała się panu ta plusliga? Tak mówię, ja nie oglądałem wszystkich spotkań, więc te, które oglądałem, no to były różne spotkania i zespołów z czołówki między sobą, i zespołów tych z dolnej części tabeli. Myślę, że jest dość duża dysproporcja, jeśli chodzi o poziom sportowy między tą czołówką a tymi zespołami z dołu tabeli. Bynajmniej to tak to wyglądało w pierwszej rundzie. Na pewno chcąc podnosić poziom sportowy, trzeba zastanowić się na tym, aby rozgrywać jak najwięcej spotkań między tymi mocnymi zespołami, bo tak naprawdę to podnosi poziom sportowy. Ja tutaj nie neguję klubów, które są gdzieś tam w dolnej części tabeli, bo to dla wielu środowisk jest kapitalna rzecz, grając, mając zespół w plus lidze i to też napędza tą regionalną społeczność, więc to fajnie, że jest takie Bielsko, Radom, czy tam idąc od końca Lubin i tak dalej. Natomiast poziom sportowy no, będzie różny. Z perspektywy ubiegłego sezonu czy tego, nie sądzę, żeby tutaj się jakkolwiek ten poziom znacznie obniżył, czy poszedł znacznie do góry. Myślę, że jest bardzo, bardzo porównywalny. No, do Plus Ligi w tym sezonie nie trafili nowi zawodnicy, którzy by zrobili różnicę. Ale być może jeszcze trafią, dlatego że ten okres transferowy jest do końca stycznia i coś dochodzą mnie głosy, że zarówno Zaxa, jak i Skra są w stanie te swoje słabsze pozycje wzmocnić, więc nawet patrząc z perspektywy tej ligi chińskiej, która szybciej kończy te rozgrywki, no, mogą zrobić różnicę. Natomiast obecnie jest bardzo, bardzo porównywalny poziom niż rok temu, ale to jest naprawdę dobry poziom i Plus Liga jest bardzo mocnym zespołem, dlatego no, też warto się zastanowić i w którym kierunku iść. Mówię tutaj szczególnie o zawodnikach zagranicznych, nie? Bo dużo jest zawodników, którzy jednak tym poziomem zagranicznym, którzy jednak tym poziomem odstają, a warto się zastanowić, czy nie lepiej dać szansę jakiemuś młodszemu Polakowi, który już ma odkreślony poziom, a jedyna rzecz, która tutaj decyduje, to jest zaufanie do zawodnika. Właśnie, czy wydaje się panu, że trenerzy chętnie sięgają po zawodników zagranicznych niżeli młodszych zawodników z Polski ze względu na to, że boją się pewnego rodzaju ostracyzmu kibiców chociażby? Nie, nie, bo ja byłem takim pierwszym przykładem, który też wielu brał zagranicznych zawodników, więc tutaj nie mam tego na myśli, ale będąc w Bresowi, ty budujesz zespół na rok czasu tylko pod wynik sportowy. I taka była prawda. Tak naprawdę ja nie uczyłem Ignaczaka grać w siatkówkę ani Fabiana Drzyzgę. Ci ludzie mieli bardzo dużo jak gdyby luźnej ręki pola do popisu. Oni umieją grać. Ja ich nie uczyłem grać w siatkówkę. Jedynie czego ja od nich wymagałem, to realizacji pewnych założeń taktycznych, które są ogromnie ważne, jeśli chcesz grać już o te najwyższe cele. Natomiast nie sądzę, że tutaj trenerzy boją się ostracyzmu kibiców, a bynajmniej nie powinni brać tego pod uwagę, bo jeśli masz swój plan na zespół, to musisz go konsekwentnie realizować bez względu na to, czy ktoś ci z boku będzie podpowiadał, czy ktoś z trybun będzie krzyczał, czy będzie doradzał, bo nagle wszyscy mogą być trenerami. Natomiast jeśli będziesz brał pod uwagę 10 różnych zdań, to w pewnym momencie stracisz swoją tożsamość. A jak stracisz swoją tożsamość, to już nie możesz być trenerem danego zespołu. Ale jest tak naprawdę bardzo dużo młodych chłopaków, dobrych chłopaków, którzy czego im brakuje, to właśnie tylko i wyłącznie zaufania i wzmocnienia jego pewności siebie. Niestety gołym okiem widać, że kibiców ubywa z trybun i chciałem dopytać pana trenera, czy jest to pewnego rodzaju przesyt siatkówki, że te transmisje z każdego spotkania
zarówno Plus Ligi, Tauron Ligi, pierwszej ligi, czy one nie powodują wśród kibiców pewnego rodzaju rozleniwienia i tego, że po prostu z tego domu nie wychodzimy na mecz, że siatkarski mecz przestał być świętem, a stał się jakąś taką już nieodłączną częścią codziennego pewnego rodzaju rytuału. Zgadzam się w 100%. Jeśli kibic ma każdy mecz, który jest rozgrywany w Plus Lidze, może oglądać w telewizji, to będzie wybierał spotkania. Znowu wracam do moich poprzednich zdań. Jeśli będzie rywalizacja dwóch zespołów, gdzie będą na osobnych biegunach tabeli, gdzie ta różnica w punktach będzie. Nie wiem, spotkanie będzie rozgrywane 25-15, 25-18, 16, to takie spotkanie kibiców nie przyciągnie. I teraz, jeśli to się będzie powtarzało, to kibice będą wybierali tą rywalizację między tymi najlepszymi zespołami albo między tymi słabszymi, którzy też będą grali na porównywalnym poziomie. Tych spotkań jest bardzo dużo i teraz ja też zastanawiałem się, czy kosztem właśnie nie zmniejszenia tej plus ligi, ale bardzo stanowcze wzmocnienie pierwszej ligi, zrobić naprawdę profesjonalną pierwszą ligę, zainwestować, skupić działaczy z plus ligi na tym, aby wprowadzić większe pieniądze do pierwszej ligi. Przecież jest teraz bardzo dużo zawodników, którzy na dobrym poziomie w pierwszej lidze, jest bardzo dużo polskich trenerów dobrych z pierwszej ligi. Proszę zobaczyć, ilu chłopaków wychodzi z tych klubów, którzy trafiają do ekstraklasy. Natomiast jeśli my nie będziemy jak gdyby skupiać się na tej pierwszej lidze, to ci ludzie, ci trenerzy nie będą doceniani, a oni wykonują naprawdę kapitalną robotę i nawet śledzę częściej może ze względu na to, że Andrzej prowadzi AGH Kraków i więcej ten Kraków śledzę. I proszę zobaczyć, ilu zawodników od Andrzeja Kubackiego dotarło do Plus Ligi. Ale to nie tylko na przestrzeni ostatnich lat. Ilu wyszło? Bardzo dużo zawodników wyszło. Z innych klubów także trafiają się zawodnicy. Więc ci trenerzy wykonują dobrą pracę, ale poprzez to mniejsze, jak gdyby takie zainteresowanie, są troszeczkę gdzieś tam na uboczu. Więc jeśli byśmy się więcej skupili na tej pierwszej lidze kosztem tych kilku zespołów z Plus Ligi i stworzyli naprawdę profesjonalną pierwszą ligę, myślę, że to byłoby. To jest oczywiście moje takie subiektywne zdanie. Byłoby to naprawdę z korzyścią dla tych czołowych zespołów Plus Ligi i więcej zespołów z Polski skorzystałoby na tym, że ta pierwsza liga byłaby by mocniejsza, gdzie tam więcej by było także telewizji, więc te ośrodki też by nie tylko walczyły o przetrwanie, jak w niektórych przypadkach, ale zdecydowanie by się rozwijały. I potencjalnie kadra narodowa również by została na rywalizacji. Oczywiście, to, tak jak mówię, ja zawsze wychodziłem z założenia, że poziom sportowy zawodnika podnosi przede wszystkim rywalizacja. Jeśli będziesz w zespole, gdzie tej rywalizacji nie ma, no to gdzieś tam podświadomie, automatycznie utrzymujesz swój poziom sportowy, ale ta rywalizacja cię napędza, ta chęć bycia lepszym od drugiego, czy daje ci dużo radości, a przede wszystkim daje dużo więcej pewności. I taki zawodnik jest w stanie spokojnie grać na dużo wyższym poziomie na przestrzeni dłuższego czasu. Więc wszyscy by na tym skorzystali, nie tylko reprezentacja, ale i cała polska siatkówka. Panie trenerze, czy mógłby pan wymienić trzy największe zaskoczenia, takie pozytywne tego sezonu plusligowego? Kto albo co byłoby takimże zaskoczeniem? Trudno mi to mówić o zaskoczeniu, natomiast bardzo dobry, powiedzmy, poziom utrzymuje Zawiercie. Niespodziewanie dobre. Uważałem, że nawet przy tych ostatnich wzmocnieniach kwolkiem będą w stanie grać lepiej, ale grają lepiej niż się spodziewałem. Na pewno dobrze gra Resovia, natomiast nie chciałbym
Oczywiście rolą tam dziennikarzy jest ocenianie na każdym etapie rozgrywek zespołów, zawodników i tak dalej. Natomiast to jest dopiero pierwsza runda i proszę mi wierzyć, że ja to już wiem z doświadczenia, że pierwsza runda jeszcze o niczym nie znaczy. Patrząc na tabelę między piątym a dziesiątym zespołem, między Gdańskiem a Nysą, jest 2 punkty różnicy, więc tak naprawdę to jest tiebreak. Więc w pewnym momencie jesteś na piątym miejscu, a może z piątego miejsca nagle spaść na dziesiąte miejsce. Więc jest to tak, przy takiej ilości spotkań, jeszcze raz mówię, przy tych 15 spotkaniach, przy tych 15 meczach kolejnych, jest to duża taka nieprzewidywalność. I pomimo tego, że ktoś może być gdzieś tam wysoko w pierwszej rundzie, wcale nie jest powiedziane, że utrzyma tą pozycję. A druga rzecz, patrząc troszeczkę z perspektywy tych zespołów, które gdzieś tam próbują tą ósemkę atakować, jak Olsztyn, Warszawa, no te zespoły gdzieś tam mają dużo większy potencjał, ale też się borykały z różnymi swoimi problemami. Jeśli one, te zespoły, będą w stanie utrzymać swój normalny rytm, nie oczekując, że oni będą nagle grali powyżej swojego potencjału, czy tam takich średnich możliwości, te zespoły na pewno są w stanie znaleźć się także w ósemce. No. Na pewno dużym plusem, bo tutaj nie mogę nie wspomnieć o Śląsk Malów. Bardzo mi się podoba rozgrywający Sanchez i tutaj Dominik Papisiewicz super trafił z tym transferem i myślę, że pomimo tego małego wzrostu robi ogromną różnicę. Więc to jest też na ten moment duży plus. Ale tak jak mówię, no, bardzo fajny potencjał ma Lublin i ten zespół no, boryka się z ogromnymi problemami, czy borykał się. Ja cały czas powtarzam, że grają bez podstawowego atakującego, a nie mając atakującego, to tak naprawdę przy tym poziomie już rozgrywek jesteś bardzo prosty i czytelny. Ale też odbudowali się, grają na dużo lepszym poziomie, a tak jak mówię, mają dobrych skrzydłowych, jeśli jeszcze nie wiem na ile jest to poważna kontuzja Malinowskiego, ale jeśli by doszedł Malinowski, są w stanie walczyć o ósemkę i te 15 spotkań mogą zrobić jeszcze dla nich ogromną różnicę. Jako ciekawostkę może powiem, że 12 GKS Katowice ma taki sam bilans jak 7 PGS Bełchatów. 7 zwycięstw, 8 porażek, a różnice mają 7 punktów. Także taka ciekawostka. Oczywiście, i teraz znowu wracam do sytuacji, gdzie jeśli to prawda, że Skra jest w stanie tam uzupełnić skład jeszcze jednym dobrym zawodnikiem, więc może być taka sama sytuacja jak Giresowi w tym sezonie, gdzie no jeden zawodnik, mówię tutaj o Defalco, no robi kolosalną różnicę dla zespołu. I tutaj zakontaktowanie takiego zawodnika, zespół nagle może zmienić swoje oblicze. Chciałem właśnie dopytać o najlepszy transfer tego sezonu dotychczas, oczywiście, bo mówimy cały czas o pierwszej rundzie, przypominam. Także, jeżeli nie najlepszy transfer, to może zawodnik, który miał największy wpływ na grę danego zespołu. Wspomniał pan o Sanchezie, o rozgrywającym Ślepca. No, na pewno każdy z tych zespołów ma jak gdyby jakąś swoją jedną personę, czy dwóch zawodników, którzy decydują o obliczu zespołu. I no, jeśli chodzi o Resowie, bo to jest dla mnie najbliższe, to na pewno no, Defalco zrobił ogromną różnicę. Nie mówię tutaj tylko i pod względem sportowym, pod względem efektywności gry, bo no, jemu się też zdarzają słabsze mecze, ale wniósł ogromną pewność, taki mental do zespołu. A przy takim zawodniku każdemu innemu zawodnikowi gra się dużo lepiej. Nawet trochę się tak uśmiecham w stosunku, jak czytałem kilka opinii odnośnie Fabiana. Że nagle Fabian zrobił kolosalną różnicę ze względu na to, czy tam nie był w reprezentacji, czy lepiej przepracował. Ja nie uważam, że Fabian gra Drzyzga inaczej niż gra rok temu. Gra bardzo podobnie, z tym, że ma zawodnika, który mu te piłki kończy. I tak samo było za moich czasów. Jeśli masz zawodnika, który ci te trudne piłki kończy, efektownie kończy, możesz zrobić ogromną różnicę.
Może zadam pytanie o Fabiana, bo też był wielkim nieobecnym na ten sezon reprezentacyjny i chciałem dopytać, czy właśnie z taką grą no ma dalej szansę włączyć się do walki o kolejne imprezy pod wodzą Nikoli Gubicia. Trudno mi powiedzieć, bo ja nie znam, jaki jest plan. Myślę, że trener miał plan do igrzysk i oczywiście nie może zakładać z góry, że będzie się pozbywał najlepszych zawodników. Natomiast ma swój plan, w którym i na pewno w tym planie przygotowuje jako pierwszego rozgrywającego Janusza. Pytanie jest, czy będzie chciał dalej skorzystać z Fabiana. Z tego, co ja wiem, czy czytałem opinię, jest bardzo zadowolony z Janusza, więc ma na niego pomysł, ma na niego plan i prawdopodobnie będzie na niego stawiał. Aczkolwiek, czy Fabian, będąc w tej kadrze, jest w stanie podnieść poziom sportowy? Ja uważam, że absolutnie tak, bo jeszcze raz wracam do mojego podejścia. To właśnie rywalizacja będzie napędzała i jednego, i drugiego. Oczywiście zdrowa rywalizacja. Nie sądzę, że tu ktokolwiek się będzie obrażał, że dla tych ludzi najważniejszy jest teraz olimpijski medal. I jeśli pójdą w tym kierunku, to tam nie będzie problemu z tym, czy gra jeden, czy gra drugi. Tam ma być rywalizacja. Trener stawia na jednego i ten jeden gra, drugi ma być do pomocy. Jeśli tak będzie, nie widzę problemu, żeby Fabian w tej kadrze nie był. A czy rzucił się panu trenerowi jakiś zawodnik w oczy, który mógłby uświetnić szeroką kadrę w przyszłym sezonie? Ja myślę, że na pewno jest szerokie grono tych zawodników i atakujących, i przyjmujących. Na pewno myślę, że tutaj czy Kwolek. Ja jestem ogromnym tutaj zwolennikiem Nicolasa Szerszenia, czy też go ściągałem tutaj do Polski i wiem, jaki on ma potencjał, że jest w stanie grać na bardzo wysokim poziomie. Ale jeśli chodzi tutaj o atakujących, na pewno jest taka możliwość. Mniejszy na pewno wybór jest wśród właśnie rozgrywających. Natomiast mówimy tutaj o kluczowych pozycjach, czyli o tych skrzydłowych, przyjmujący plus atakujący, bo tak naprawdę oni będą decydowali o poziomie gry. Bo jeśli chodzi o pozycję libero, tutaj nie mamy problemu. Mamy naprawdę szeroką grupę zawodników, którzy są w stanie dźwignąć ten ciężar. Oczywiście najbardziej doświadczony jest Paweł Zatorski, teraz gra, ma dobry sezon w Resowi, więc myślę, że tutaj trener nic nie będzie zmieniał i na niego będzie, do igrzysk na niego będzie stawiał. Natomiast jeśli chodzi o zawodników, tak jak mówię, przyjmujących czy atakujących, myślę, że tutaj nie będzie miał trener problemu, bo jest to grupa pięciu, czterech, pięciu spokojnie zawodników atakujących. To grono zawodników przyjmujących jest jeszcze szersze, więc. Ale oczywiście pytanie jest jedno, czy trener będzie miał czas na to, aby tych zawodników wprowadzać, czy po prostu będzie już na określonej grupie budował jakość tego zespołu i budował im pewność do gry. No, system rozgrywek i kwalifikacji olimpijskich jednak będzie prawdopodobnie wymagał od nas, żeby Ligi Narodów tym razem nie traktować jako poligon doświadczalny dla młodych, tylko trzeba będzie zbierać te punkty rankingowe, żeby jak najlepiej zostać wylosowanym w tych turniejach kwalifikacyjnych do igrzysk. Także tutaj faktycznie może być kolejny raz wąska grupa, która będzie grała bardzo, bardzo dużo. I to, czy to jest właśnie dobre, czy nie, no to już chyba odpowiemy po samej kwalifikacji, którą miejmy nadzieję uzyskamy w jak najszybszym terminie. Ja wrócę do poprzednich lat. Nie ma, zasada jest z mojej perspektywy, zasada jest prosta. Nie ma jednej drogi do mistrzostwa. Można prowadzić zespół tak, jak prowadził Heinen, można prowadzić zespół pod kątem tak, jak prowadził Castellani i tak dalej, bym wymienił tych wszystkich trenerów rotacyjnych. Każdy z nich miał szansę na to, aby zdobyć Mistrzostwo Świata czy medal olimpijski.
My trochę zacieśniamy się, czy idziemy, ukierunkowujemy się tylko na jedną drogę, a to jest nieprawda. Tak jak w rozgrywkach ligowych mogłem zdobyć mistrzostwo, mogliśmy zdobyć mistrzostwo Polski, mając szeroki skład, gdzie trudne momenty uzupełnialiśmy zmiennikami, graliśmy szerokim składem. Tak samo Zaksa grała 1/6, też mogła zdobyć mistrzostwo Polski. Więc tutaj sprawa jest prosta. Tak samo jeśli chodzi o reprezentację. Można zrobić szeroką grupę, tak jak zrobił Heinen, gdzie na początku też dużo się mówiło o tym, że dość duże rotacje, brak pewności siebie i tak dalej. Ograł szeroką rzeszę zawodników i też zrobił wynik. Więc nie No i ma z jednej. której korzystamy dalej, jakby nie patrzeć. I z której korzystamy dalej, oczywiście. Ja miałem taką sytuację kiedyś, gdzie jeden z dziennikarzy powiedział, że Kowal nawet sam nie wie, która szóstka wyjdzie. Więc to jest też, że my wszyscy się tego też uczymy. I tacy ludzie, jak właśnie Heinen, fajnie pokazał wielu, wielu polskim i trenerom, i działaczom, i kibicom, że można mieć też, prowadzić inaczej siatkówkę, mieć inne spojrzenie na siatkówkę i też można osiągnąć wynik. To jest tak samo, że taka sama sytuacja, jakbym powiedział, że nie tylko włoski trener jest w stanie zdobyć mistrzostwo Polski, polski także. Więc nie zawężajmy swoich horyzontów tylko do pewnego określenia, bo tak jak mówię, tych dróg jest wiele. Tylko mądrość trenera polega na tym i ta komunikacja, o której wspomniałem z zawodnikami, określenie ról, odpowiedzialności danej w zespole, to będzie miało znaczenie, czy ty będziesz w stanie wykorzystać pełen potencjał danego zawodnika, czy nie. Bo jeśli trener swoimi działaniami będzie zabijał, czy będzie ograniczał potencjał zawodnika, to na pewno wtedy ten wynik będzie mocno, mocno ograniczony. Ale jeśli prowadząc swoją odpowiednią politykę transferową i to podejście do zawodników będzie na odpowiednim poziomie, to tak jak mówię, jaką drogę nie wybierzesz, ona też cię może doprowadzić do mistrzostwa. Rozumiem, panie trenerze. A czy jak pan patrzy na swoich innych podopiecznych, chociażby Bartka Bołądzia, który przecież w drugim sezonie pod pana skrzydłami miał chyba najlepszy sezon w karierze? Czy Mateusz Czunkiewicz, w tej chwili jeden z najlepszych liderów w Polsce, co ciekawe, rówieśnik Kuby Popiwszczaka, o którym się mówi, że jest naturalnym zastępcą Pawła Zatorskiego. Czy wydaje się panu, że Mateusz Czunkiewicz jest w stanie się realnie włączyć do walki o szeroką kadrę reprezentacji Polski? Oczywiście, że tak. Nie odbierajmy możliwości, czy nie odbierajmy tej chęci grania o najwyższe cele zawodnikom, którzy są jeszcze cały czas na etapie wznoszącym. To są młodzi zawodnicy, którzy mają ogromne ambicje i bardzo ukierunkowane cele. Oczywiście, że są w stanie, pomimo tego, że mają na ten moment jeszcze jakieś braki, ale po to jest ten cały proces treningowy, aby tym rok po roku, czy tam miesiąc po miesiącu, sezon po sezonie, aby się poprawiać, aby się rozwijać i prędzej czy później do tego celu swojego dotrą. Natomiast to też będzie zależało, w jakim będzie grał klubie. No, przykład nawet Fabiana jest bardzo prosty. Proszę zobaczyć, jak Resowia, grając nie najlepszą siatkówkę w ubiegłym roku, jak się oceniało Fabiana, jak się Fabiana teraz ocenia. Tak jak ja mówię, z mojej perspektywy on gra na tym samym poziomie. Gra tak samo dobrze, jak i grał. Natomiast ma innych zawodników przy sobie. Jest inna skuteczność tych zawodników, czyli lepsza, zdecydowanie lepsza. I to mu pozwala też grać spokojniej, pewniej i pokazywać swój cały potencjał. I wtedy jego ocena też jest inna przez wielu ludzi. Więc jeśli, żeby trafić do takiej reprezentacji, na pewno łatwiej będzie z mocnego klubu, który gra na wysokim poziomie. Natomiast wcale nie jest powiedziane, że można trafić do reprezentacji Polski również z zespołów z dołu tabeli. Jeśli będziesz miał dobry rytm grania, będziesz ten rytm potrafił utrzymać, to przecież trener reprezentacji obserwuje na pewno poszczególne mecze, widzi tych zawodników i takim zawodnikom też należy dać szansę.
Zgadzam się. Panie trenerze, co według Pana było największym rozczarowaniem tej pierwszej rundy plusligowej? Ja nie używałbym tutaj słów rozczarowania, aczkolwiek znowu wracam. Jeśli chcemy to podsumowywać, będę tu łatwiej mi będzie powiedzieć na koniec na przykład rundy zasadniczej, bo wtedy już się podzieli grupa na zespoły, które grają w playoffie, które grają o utrzymanie i to będzie na pewno dużo łatwiej. Przecież zespoły, które są w tym momencie na przestrzeni tych mówię, między piątym a dziesiątym, one równie dobrze mogą grać w playoffach, a równie dobrze nie muszą grać w playoffach. Mówię, więcej na pewno się oczekiwało tutaj, ja osobiście więcej może oczekiwałem, że wyżej w tabeli będzie Lublin, ale on miał też, tak mówię, swoje problemy zdrowotne. No jeśli chodzi o Bielsko, no to tutaj patrząc na ten potencjał, no jest dla nich ogromne wyzwanie, żeby z takim potencjałem gdzieś powalczyć, nie? Aczkolwiek naprawdę nie można im odbierać szans, bo znowu wracam do po raz kolejny, to jest 15 spotkań i tam się Tak. wszystko może naprawdę wydarzyć. Jeśli będą mieli ogromną wiarę, determinację i szczególnie tą będą wytrwali w dążeniu do celu, tutaj różnica między nimi a Radomiem też nie jest jeszcze na ten moment jakaś kolosalna, chociaż chyba z tego, co patrzyłem na terminarz, już niedługo między świętami Radom gra mecz u siebie z Bielskiem, więc to będzie też taki jeden z ważniejszych spotkań w rundzie zasadniczej. Ale nie chcę, tak jak mówię, nie chciałbym tutaj, bo ja akurat nie odbieram pierwszej rundy jako rozczarowanie. Będzie można to powiedzieć po sezonie, bo wtedy będzie to i bardziej wiarygodne, a teraz oceniamy pewien etap, na który składa się wiele różnych czynników, tak jak mówię, kontuzja i to, że jedni zawodnicy mieli reprezentantów, którzy później dochodzili do dyspozycji, inni mieli więcej czasu na przygotowania, a cała runda zasadnicza już pokaże pewien potencjał, czy pewną formę, dyspozycję i jak zespół przepracował sezon. Tak, już uściślając, bo teraz udało mi się spojrzeć na stronę Plusligi, dokładnie 28 grudnia będzie miał miejsce ten mecz na hali w Radomiu. Natomiast tak, skoro nie do końca chce pan mówić o rozczarowaniach pierwszej rundy, to w takim razie Czyli może dać pan. Radom będzie miał wyzwanie, bo Radom będzie miał wyzwanie, bo jeszcze do tej pory nie wygrał meczu u siebie, więc to będzie pierwsza szansa na przełamanie, bo chyba po roku, tak? Z tego co. Tam, tak, bilans był dosyć negatywny, także na pewno no, nadarzy się ku temu okazja. Ja chciałem powiedzieć, że skoro nie chciał pan wspominać o rozczarowaniach po pierwszej rundzie, to może od razu da się pan zaprosić po całej rundzie zasadniczej również na taką małą pogadankę i wtedy będziemy mogli troszeczkę szerzej porozmawiać, jeżeli tylko wyrazi pan zgodę, oczywiście. Oczywiście, nie ma problemu i na pewno będzie to bardziej rzetelna ocena, bo oceniać coś z perspektywy części sezonu. Ja, będąc jeszcze w Resowi, pamiętam, jak po pierwszej rundzie, przepraszam, po rundzie zasadniczej ocenialiśmy rundę zasadniczą i chyba redaktor Drąg tam z przeglądu sportowego wysyłał do trenerów, żeby wybrać szóstkę, najlepszą szóstkę rundy zasadniczej. Oprócz mnie nikt w tej rundzie nie wymienił Grozera. I on naprawdę grał bardzo nierówno rundę zasadniczą. Natomiast to, co on zagrał w playoffach, gdzie zrobił kolosalną różnicę, został najlepszym zawodnikiem ligi. Natomiast po rundzie zasadniczej byłem jedynym trenerem z całej Plus Ligi, który wybrał go do szóstki. Więc to też pokazuje, oczywiście jest to jakiś jeden z przykładów, ale to też pokazuje, dlatego ja nigdy nie jestem zwolennikiem oceny częściowej. Przecież ile było sytuacji, czy takich, gdzie zespoły na początku zaczynały bardzo słabo i nagle się potrafiły odbudować w określonym etapie. Więc możemy oceniać pierwszą rundę, a jak się okaże, że po tej pierwszej rundzie się wszystko, no nie wszystko, bo Nie oczywiście jest to oczywiście. mało realne, żeby się wszystko zmieniło,
ale jeden, dwa zespoły niech diametralnie zmienią swoją pozycję i nagle możemy mówić, że o, zespół grał fatalnie na początku sezonu czy pierwszą rundę, a potem zagrali kapitalnie drugą rundę. Więc czasami są takie sytuacje, dlatego jestem daleki od tego, aby tutaj aż tak mocno oceniać pod względem dużych rozczarowań czy jakichś świetnych występów w pierwszej rundzie. Sezon to jest, tak jak mówimy, to jest 30 spotkań i nawet, przepraszam, nie sezon, mówimy tutaj o rundzie zasadniczej, to jest 30 spotkań, a potem i tak najważniejsze będą play-offy. Mówimy już o graniu o wysokie cele. A propos takich ogromnych dyspozycji danego zespołu, to przypomina mi się Warszawa w ubiegłym sezonie, która pierwszą rundę bodajże skończyła na trzeciej pozycji, a summarum nie dostała się nawet do playoffów, bo zakończyła na 9. miejscu Na przykład, rywalizację. i z tego co pamiętam, no bardzo mocno się już męczyli i naprawdę mieli bardzo duży dołek, z którego no nie za bardzo im się udało wyjść, więc to też oczywiście było okraszone pewnymi kontuzjami w zespole, ale tak jak mówię, to jest też proces czy plan na budowę zespołu. No. Ja zawsze rozmawiając z Adamem Góralem na temat Assekoresowi, zawsze gdzieś w głowie miałem, że zada mi proste pytanie: Andrzej, a co będzie, jak skontuzuje się X zawodnik? Czy mamy na niego zastępstwo? Nigdy bym nie był w stanie odpowiedzieć mu, że nie, bo w biznesie tak to nie funkcjonuje, więc. A to jest po części też i biznes, więc, ale to są oczywiście sposób też spojrzenia na siatkówkę, tak jak mówiłem, i są różne drogi i te różne drogi są w stanie się doprowadzić do mistrzostwa. Panie trenerze, a czy zabawiłby się pan w wymienieniu najlepszej szóstki tej pierwszej rundy? To oczywiście ja wiem, że to jest tylko cząstka sezonu, ale jednak w takiej formie zabawy, żeby kibice też może mieli o czym porozmawiać na forach siatkarskich. Czy pokusiłby się pan o coś takiego? Myślę, że jeśli chodzi o przyjmujących, to De Falco Kovačević. To jest para, która oczywiście są to zawodnicy zagraniczni, ale ja nie ukrywam, że De Falco to jest zawodnik, którego ja już tam obserwuję od dłuższego czasu i uważam, że robi ogromną różnicę w Assekoresowi. Natomiast Kovačević jest takim samym odpowiednikiem w zawierciu. I ta dwójka, pomimo tego, że przecież i fajne mecze, i dobre mecze na dobrym poziomie miał Fornal, i przecież Kwolek też grał dużo spotkań dobrych. Gdybyśmy tak przejechali tych kilka spotkań, to przepraszam, tych kilka klubów, to bym w każdym klubie gdzieś takiego zawodnika znalazł. Ale jak już mówimy, to gdzie już. Chcemy to oceniać, to mówię o zawodnikach w zespołach, które są i w czubie tabeli, czyli są czołowe, i które decydowały to, no, w dużym stopniu o obliczu takiego zespołu. Tu, jeśli chodzi o atakującego, to mam duży dylemat, bo uważam, że nie było zawodnika jednego, który się tutaj wybijał ponad jak gdyby Resztę. zdecydowanie ponad kilku tych czołowych zawodników z Ekstraklasy, z tej Plus Ligi. I myślę, że tutaj wybrać jednego, no to naprawdę będzie mi trudno. Natomiast jeśli chodzi o środkowych, Bienie gra na bardzo wysokim poziomie już któryś rok z kolei. I tutaj myślę, że tutaj nie odkryję niczego i gdzie powiem, że jako ofensywny zawodnik bardzo, bardzo mi się podoba. Włącznie z Kłosem. No, on jest dużo bardziej ofensywny jak Kłos zawodnikiem. Kłos jest, uważam, bardziej zawodnikiem uniwersalnym, ale to jest para, którą lubię oglądać. Być może dlatego, że Grzesiek Łomacz dużo gra tym pierwszym tempem, więc To prawda. oni się trochę wybijają. Mogę nawet powiedzieć pewnie, że chyba najwięcej w lidze, więc też mają więcej szans na pokazanie się, więc nie są tylko jak gdyby skupieni na bloku, ale są również i skupieni na ofensywie, czyli i na serwisie, i na ataku.
Myślę, że jeśli chodzi o rozgrywającego, to tutaj mimo wszystko bym postawił na Fabiana, chociaż, chociaż i ten Grzesiek Łomacz też prezentuje cały czas dobrą dyspozycję. No, Janusz też robi progres, chociaż trenerzy mu się w klubie zmieniają, ale z roku na rok naprawdę gra coraz lepiej, gra przewidywalnie, spokojnie, czyli widać, że nabiera doświadczenia i to jest też fajne, bo myślę, że on na przyszłość naprawdę będzie dobrym rozgrywającym nie tylko dla klubu, ale też i dla polskiej reprezentacji. Jeśli chodzi o libero, po raz kolejny powiem, że nie będę obiektywny, bo tutaj trochę kieruję się sercem. Bardzo lubię oglądać Damiana Wojtaszka i za jego takie wariactwa, to szaleństwo. Ten uśmiech na twarzy, ten szyderczy uśmiech, tę dyskusję. Bardzo lubię takiego zawodnika i nawet te dyskusje, to takie wariactwo, dzięki temu on gra lepiej. W większości Dodaje kolorytu troszeczkę sytuacji, też przy okazji. tak, ale w większości sytuacji trenerzy raczej unikają, aby zawodnik gdzieś tam dekoncentrował się, gdzieś tam. Natomiast on im więcej rozmawia, gdzieś tam dyskutuje, uśmiecha się, on gra lepiej. I ja z nim pracowałem tylko rok w Resowi, ale bardzo miło go zapamiętałem dobrze i uważam, że jeśli chodzi o taki całokształt libero, no. Nie powiem, że cenię go bardziej jak Pawła Zatorskiego, no bo Paweł jest naprawdę zawodnikiem już bardzo doświadczonym, równy poziom trzyma od wielu, wielu lat, jest świetnym libero. Natomiast troszeczkę się kieruję tutaj takimi pozytywnymi emocjami związanymi z Damianem Wojtaszkiem i uważam, że on tutaj postawiłbym na niego, pomimo tego, że tak mówię, ta Warszawa męczy się i też gra bardzo. Tej pierwszej części sezonu nierówny, chociaż ta końcówka już jest po zmianie trenera, wydaje się, że jakby troszeczkę ten rytm lepszy złapali. No, jeśli chodzi o tak? Rozgrywającego już Już, mamy, już. więc tak, Fabian. Ale to może po przekątnej jednak kogoś by pan wymienił takiego, no, na pierwsza myśl, jaka panu Myślę, przyjdzie do że. głowy. Myślę, że. Naprawdę i zarówno Konarski, który no, już też jest zawodnikiem doświadczonym, gra dobry, równy sezon i przecież Błaje, pomimo tego, że miał tam chwilę przerwy, też dobrze funkcjonuje. No i przecież Zaksa ma reprezentacyjnego, tak samo atakującego, no przecież gra od wielu, wielu lat na bardzo równym poziomie i też ma ogromny charakter i też lubi go oglądać, więc ale tutaj mówię, z tej perspektywy mojej nie ma jednego zawodnika, który się wybija, chociaż uważam, że już w tej drugiej rundzie, gdzie ta kumulacja tych spotkań będzie, dojdą chociaż będzie troszeczkę mniejsza intensywność tych spotkań, będzie można już takiego atakującego Wybrać. wybrać. Okay. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Panie trenerze, czy pana zdaniem na koniec sezonu zasadniczego będzie dużo przetasowań, jeżeli chodzi o tę tabelę, którą mamy w tej chwili? Jeśli chodzi o, tak jak mówię, jeśli chodzi o tą czołówkę, myślę, że i Zaksa, i Skra są w stanie, jeśli uzupełnią te swoje składy, są w stanie odrobić te niewielkie straty, szczególnie Skra, bo Zaksa cały czas w tej czołówce jest. Natomiast mają ogromny, pomimo tego, że stracili swojego lidera, bo jednak uważam, że teraz ten drugi przyjmujący, czy to gra Wojtek Żaliński, to jednak. Troszeczkę ten poziom gdzieś tam nie są w stanie utrzymać równego poziomu, bo oni mają mecze bardzo dobre i bardzo równe, ale taki zespół z takim bagażem doświadczenia w playoffach będzie bardzo, bardzo groźny. I tutaj myślę, że oni są w stanie tą swoją jakość dopiero pokazać w playoffach. Skra także ma ten potencjał, więc też mogą do tej czołówki dołączyć. No,
Zastanawiam się, jak się zachowa dalej Warszawa, bo naprawdę, jeśli będą w stanie utrzymać ten poziom, który obecnie prezentują, także mogą być w stanie konkurować w tej szóstce tych zespołów. No, bardzo dobrze gra też i Gdańsk na ten moment, ale czy będzie w stanie ten poziom utrzymać, czy Ślepsk Malów na przestrzeni tej całej drugiej rundy? Zobaczymy. No, to jest takie troszeczkę wróżenie z fusów, więc. Oczywiście. Jak cała publicystyka. Ja zawsze uśmiechałem się trochę, jak trener Such strzelał z tych te swoje wywody i ten tam wszystko policzył jak w kartach. No ale on dobrze w karty gra, ja w karty nie gram. Panie trenerze, grudzień to również czas pewnego rodzaju podsumowań. W zasadzie większej ilości podsumowań niż przeciętnie się to robi. Chciałem dopytać, jakby pan ocenił pierwszy rok pracy Nikoli Grbicia jako na stanowisku trenera reprezentacji Polski? Bardzo pozytywnie. No, przyszedł do kraju, gdzie siatkówka jest dużo bardziej popularna niż w jego kraju, chociaż pracował przecież i we Włoszech i grał w wielu klubach, ma ogromne doświadczenie, ale to, co mnie się podobało, przyszedł z konkretnym planem i ponieważ ja nie znam tych sytuacji związanych, jak on to przedstawiał w Polskim Związku. Natomiast widać po jego działaniach, że ma bardzo konkretny plan, którego się trzyma i jest w tym konsekwentny. I na pewno zawodnicy przy nim skorzystają, mają jeszcze troszeczkę czasu do tych kwalifikacji, mam nadzieję też i do igrzysk, więc potencjał w zespole jest naprawdę bardzo duży, więc będzie z kogo wybierać myślę, że mogą to być najlepsze nasze igrzyska od wielu, wielu lat. Jeśli utrzymają tą konsekwencję w pracy, konsekwentne podejście do celu, jakim jest medal na igrzyskach. Oczywiście to jest cel, ale najpierw należy skoncentrować się na drodze, którą trzeba przejść, aby była szansa na osiągnięcie celu. Na pewno ja mówię o celu, natomiast ja nie sądzę, że trener i zawodnicy i reprezentacja myślą o medalu. Oni myślą na pewno o każdym kolejnym meczu, żeby rozwijać się, żeby się poprawiać jako zespół, żeby budować swoją jakość, swoją markę, swój rytm grania, a potencjał jest ogromny. I jeśli naprawdę odpukać, nie wydarzy się znowu jakieś nieprzewidziane kontuzje, to zespół jest w stanie zagrać na bardzo wysokim poziomie, jakich dawno nie widzieliśmy. No, tego sobie myślę i wszystkim serdecznym kibicom życzymy, bo no jednak oglądanie reprezentacji Polski na Igrzyskach to jest coś naprawdę unikatowego, także trzymamy mocno kciuki. Do tego oczywiście jeszcze daleka droga. Trenerze, też zimowa aura za oknem wskazuje na to, że niedługo święta, więc już tak zamykając taką klamrą świąteczną tę naszą rozmowę, czego życzyłby pan siatkarskim kibicom na te święta? No, przede wszystkim dobrej, radosnej, świątecznej atmosfery i żeby oglądali tych spotkań jak najwięcej na jak najwyższym poziomie, bo to jest coś, co napędza, tak jak ja mówię, jeśli będzie dużo tych spotkań na równym poziomie, na wysokiej jakości, to wszystko się będzie nakręcało. W tym wszystkim i tak naprawdę bardzo ważna jest także reprezentacja, bo to nasze jak gdyby zainteresowanie zależy także od wyników reprezentacji. I pamiętam taki okres, gdzie ta reprezentacja troszeczkę spadła i w rankingach, i odnośnie poziomu sportowego, i to się szybko przełożyło na oglądalność plus ligi. Więc ta reprezentacja jest bardzo ważna, żeby grała, bo my wszyscy wtedy na tym korzystamy. I ludzie, którzy pracują przy siatkówce w Polsce, i kibice, i dziennikarze, wszyscy na tym korzystamy. Nie? I żeby, mówię, taka sytuacja pozwalała no, w spokoju robić progres, żeby ta plusliga dalej się rozwijała,
Bo siatkówka jest bardzo taką chętną dyscypliną, czy już nie mówię tutaj o takiej profesjonalnej grze siatkówce, ale naprawdę bardzo dużo młodzieży gra i nie tylko zawodowo, ale tak nie tylko właśnie profesjonalnie, ale też i amatorsko. I więc jest, powiedzmy, takie dość duże zainteresowanie tą siatkówką w Polsce. No, dość duże, bardzo duże jest zainteresowanie i oby tak pozostało. Tak, ja życzę tego samego i chciałem serdecznie podziękować się, panie trenerze, życząc oczywiście, no bo to już raptem za 10 dni Wigilia, także zdrowych, wesołych świąt, wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku. No i mam nadzieję, no ja, jak już zostało to powiedziane, to oczywiście będę się odzywał po drugiej rundzie, kiedy będziemy mieli fazę zasadniczą za sobą i wtedy pozwolę sobie porwać się pana jeszcze raz na pogaduchy o siatkówce. Także serdecznie dziękuję. Oczywiście, tak samo wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam, wesołych świąt i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia.